Rozdział 7. Ostatnia osada. Hej, hej, witamy z powrotem. Wejdź. Deszcz leje, a ogień huczy. Jak tylko zobaczyliśmy te burzowe chmury, podwoiliśmy zapas drewna. Może tak być przez cały tydzień. Cieszę się, że śnieg zniknął. Jasne, przyjacielu. Oglądamy YouTube, odkąd wyjechałeś. Ostatni telefon padł dopiero wczoraj. Fantastycznie. Dzięki za naładowanie drugiej baterii. Czuję się tak, jakbym odzyskał tę starą. Ten Księga Grozy jest niesamowity, nieprawdaż? Wyobrażasz sobie, gdybyśmy mieli efekty dźwiękowe do naszych dzienników? Gościak on nie chciałby czytać moich bazgrołów, prawda? Wow, jeśli myślisz, że mu się spodoba, dam ci kopię dziennika ojczułka Granta. Przepisałem je. Jak inaczej miałbym zrobić kopię? Mamy tu sporo wolnego czasu, a te maleństwa są zbyt cenne, by ich nie zabezpieczyć. Poza tym oryginały zawierają dużo błędów w pisowni. Zaufaj mi, wolisz zrobić kopię. Aha, i zdobyliśmy jeszcze kilka telefonów od czasu twojej ostatniej wizyty. Myślisz, że mógłbyś? Świetnie, zaprawdę jesteście najlepszymi ludźmi. Ethan, zbierz wszystkie telefony. Co masz na myśli? Dlaczego? Po co czekać? Nie przejmuj się, Ethan zaraz cię obładuje. O rany boskie, gdzie moje maniery? Proszę, weź koc. Tu musi być z 50 stopni. Później będę miał pytania o te całe creepypasta, ale na razie zacznijmy. Tak, to była ostatnia grupa. Nazywanie bandy banitów osadnikami to przesada, ale ostatnia osada brzmi chwytliwie, prawda? To była skomplikowana sytuacja. Nasi ludzie niewiele mogli zrobić. Jeśli by tu przybyli, mogliby zostać zastrzeleni. Jeśli by tego nie zrobili, demon mógłby zdobyć ich ciała. Dzisiejsza opowieść miała miejsce w 1988 roku. Będziemy mieszać wydarzenia i opowiadać historię z dwóch perspektyw. Pierwszym autorem jest prawnuk Joshuły, Thomas. Ten chłopiec był szalony. Urodził się w 1856 roku. Ciężko mu było wybrać tylko jedną kobietę, ale Margaret zdołała go uspokoić. Kiedy to było, Trish? Zgadza się. Podróżował trochę w 91 i powrócił do domu jako żonaty mężczyzna. Ale my mówimy o jego dniach kawalerskich. Większość czasu spędzał na polowaniach i traperstwie, ale pałał wielką miłością do słowa pisanego. Szkoda, że nigdy nie mieliśmy szansy porozmawiać. Drugi z autorów to... Znowu ja! Daleko nam było do kondycji, którą dysponujemy teraz, ale byłem w stanie pisać po trochu każdego dnia. Nie pozwól sobie zboczyć z kursu. O tym, skąd wziąłem te dzienniki, porozmawiamy kiedy indziej. Wtedy nie posiadałem czystego papieru, więc wyryłem tę historię na deskach tych oto podłóg. Nie mogłem pisać w miejscu, w którym każdy mógłby ją zobaczyć. Nigdy nie wiadomo, co ludzie mogliby zrobić. Cieszę się, że pytasz. Kiedy Francuzi odeszli, zawaliliśmy wejście do piwnicy, trzymając się z dala od kłopotów. Budowaliśmy nowe pokoje, gdy nam się nudziło, ale szybko się zapełniały, kiedy zaczęliśmy zbierać utracone zapasy. Tak. Mogliby spalić to miejsce i zbudować hurtownię kaską, ale nie stracilibyśmy nic ważnego. Cholera, nawet chciałbym, żeby to zrobili. Wyobrażasz sobie życie pod nie tylko zwykłym spożywczakiem, lecz i wielkim ojcem sklepów spożywczych.
Ups, i tak się rozgadałem. Zaczynajmy, zanim to się powtórzy. września 1888 rok. Ten cały przeklęty las milczał przez prawie 90 lat, ale dziś rybacy zauważyli dym unoszący się z nad lasu. Dym zniknął w przeciągu kilku minut. Prawdopodobnie pochodził od przechodzących podróżnych. Trudno mi sobie wyobrazić, by ktokolwiek zdecydował się na życie w tak okropnym miejscu. Lata temu ciekawość wzięła górę nad rozsądkiem i zapuściłem się tam samotnie. Miejsce nie nadawało się do zamieszkania, a warunki wyraźnie pogorszyły się od tamtych czasów. Burze obróciły większość domów w gruzy, a te, które pozostały, nie mają dachów ani ścian. Ziemia jest ogołocona z trawy, a jeśli w tym szambie zwanym jeziorem są ryby, wyhoduję kaktus na swojej dłoni. Jeśli znowu pojawi się dym, dołączę do szeryfa w celu zbadania tematu. Czy to takie straszne życzyć sobie takiej okazji? W naszym mieście jest straszliwie nudno. Każda odskocznia od monotonii jest mile widziana. Od dzieciństwa marzyłem, by podtrzymać ten zaczarowany łuk, którego kiedyś użył mój prapradziadek Joshua Cook. Jako młody chłopak spędziłem wiele godzin na doskonaleniu swoich umiejętności strzeleckich, mając nadzieję, że pójdę w jego ślady. Nie powinniśmy zwlekać ani dnia dłużej. To, że demon wciąż się nie uwolnił, jest niczym innym jak cudem. Jak długo należy jeszcze liczyć na takie szczęście? Tej nocy sen bez wątpienia okaże się nieosiągalny. Być może rozpocznę dzień wcześniej. Jeśli szybko skończę pracę, może dołączę po obiedzie do rybaków. Tak na wszelki wypadek. 6 września 1888 rok. Moje poprzednie słowa wpakowały mnie tym razem po szyję w bagno. Ojciec zawsze powtarzał: zachowaj ostrożność w swoich pragnieniach. A teraz jego przekaz stał się jasny. Wierzyłem, że starszyzna może zostać skłoniona do działania, gdybym odkrył wzmożoną aktywność w starej osadzie. Ale prawda jest znacznie gorsza. Nawet ja waham się, by tam wrócić. Jutro rano odbędzie się zebranie i oczekuje się, że opowiem wszystkim o moim doświadczeniu. Udałem się nad jeziora lamentu. Zamiast trafić na fałszywy trop, natknąłem się na 4 banitów i 6 koni. Powinniśmy działać przy założeniu, że na każdego konia przypada jeden jeździec, a może nawet więcej. Mam ogromne szczęście, że udało mi się uciec niezauważonym. Król Goniec i Kitty Bang. Co za absurdalne imiona. Byli rozpoznawalni dzięki listom gończym, ale pozostałe twarze były mi obce. Jeden był wysoki i gruby, głowę miał ogoloną. Drugi miał ciemne włosy i był dość młody. Grali na zewnątrz w karty i spierali się. Trudno było usłyszeć, o czym rozmawiali, ale wspomnieli coś o napadzie na bank i że planują tu dłuższy pobyt. Wszyscy musimy postępować z należytą ostrożnością, zwłaszcza w nocy. W tym rejonie brakuje żywności. W końcu będą potrzebować zapasów, a jako że znajdujemy się najbliżej, stanowimy dla nich najlepsze rozwiązanie. Powinniśmy namierzyć grupę, która poluje na tych ludzi. Dysponują niezbędną siłą do konfrontacji i prawdopodobnie chętnie przyjmą dodatkowych ochotników. Wieści o napadzie szybko się rozejdą. Nie potrwa długo, zanim dowiemy się, które miasto zostało zaatakowane. Gdybym zaproponował takie działanie, starszyzna byłaby zobowiązana do uszanowania prawa większości głosów. Na tym kończymy dzisiejsze ustalenia. Oby jutro przyniosło lepsze wieści.
Opowiem teraz, co tak naprawdę ma tutaj miejsce. 8 banitów ukrywało się po napadzie na południu. Na początku było ich 10, ale 2 zginęło podczas ucieczki. Nie chcesz wiedzieć, co stało się z końmi, ale możesz spać spokojnie, wiedząc, że uwolniliśmy pozostałe 6 jeszcze tej samej nocy. Nasz dom w porównaniu z resztą był fortecą, ale znaleźli jeszcze 2 wystarczająco dobre, by chociaż nie moknąć. Na początku myśleliśmy, że kobieta o imieniu Kitty jest zakładniczką, ale ta pani była czystym złem. Chodziła z gońcem, przywódcą. Był świetnym szachistą, ale trudno szanować człowieka, który nie potrafi kontrolować swojej agresji. Kochankowie pozostali tutaj, podczas gdy reszta podzieliła się między 2 pozostałe domy. Słodki miał tylko 17 lat i nie był zbyt bystry. Jego ognisko nie paliło się nawet 5 minut, nim grubas je zgasił. Dziwię się, że w Jamestown nie słyszeli jego bluzgów. Co do reszty, Rudy był w połowie Indianinem i całkiem przyzwoitym człowiekiem. Nie trzymał się z nimi z wyboru, tylko nikt nie chciał go zatrudnić przy uczciwej pracy. Miał w domu chorą matkę i mało brakowało, by nie odstrzelono mu głowy za odmowę strzelania do pościgu. Nie zabrałby jednego życia na rzecz drugiego. Ale jeśli okradanie białych pomagało pokryć koszty leków, to niech się dzieje, co chce. W tamtych czasach trudno było polemizować z taką logiką. Marco był Hiszpanem w średnim wieku z postrzeloną nogą, a Chmiel był starszym mężczyzną uciekającym przed zarzutami morderstwa. Został 2 postrzelony, raz w ramię i raz w brzuch. Flint miał 40 lat, obsesję na punkcie ognia i okropne blizny po oparzeniach. Po postrzale w plecy nie odkleił się od siodła i nie zdawał sobie sprawy ze swojej rany głowy, dopóki się nie zatrzymali. Było to tylko draśnięcie, ale stracił zbyt dużo krwi. Nie miałby szans na przeżycie, nawet z pomocą lekarza. Rozdzielenie pieniędzy było największym problemem. Udziały rosły wraz z każdym trupem, co trudno było tym chłopakom zignorować. Paranoja rozprzestrzeniała się w grupie jak pożar, ale nikt nie chciał ryzykować odejściem. Byli ze sobą związani. Nie zapamiętałem nazwisk tych 2, którzy zginęli podczas napadu, ale jeden zginął w banku, a drugi został zestrzelony z siodła i powleczony przez konia. Och, jasne, jeśli twój but utknie w strzemieniu. Cóż, o ile koń się nie zatrzymał, to był to nieciekawy sposób na odejście. Dobra, wracamy do Tomiego. Września 1888 rok. Wysłano ludzi, aby popytali w pobliskich miastach. To rozczarowujące, nie znaleźć się wśród nich, ale nieważne. Po prostu mam więcej czasu na przygotowania. Nasze miasteczko również ma swój udział w tej sytuacji. Pozwolić innym na ślepo wkroczyć do przeklętego lasu byłoby haniebne i tchórzliwe. Mogą nie uwierzyć w moje przestrogi, ale zaoszczędzą im cenny czas, gdy staną już się świadkami czegoś niewyobrażalnego. Niewyobrażalnie jestem również wzburzony zdradą ze strony moich własnych krewnych. Po spotkaniu mój ojciec odciągnął moją uwagę, podczas gdy inni zajmowali się odzyskaniem zaklętej broni. Podobno nie dojrzałem jeszcze na tyle, by powierzono mi ich lokalizację. Wbrew temu poprosili mnie o poniesienie łuku. Chociaż jestem pewien swoich umiejętności, presja posiadania jednej strzały jest przytłaczająca. Kiedy Joshua Cook został zmuszony do porzucenia tamtych 2, nie zastanowiłem się, ile mogło ich zostać. To było głupie niedopatrzenie, ale moja determinacja pozostaje nienaruszona. Broń jest jeszcze piękniejsza, niż sobie wyobrażałem.
Nie mogę pojąć godzin pracy i precyzyjnej obróbki wymaganej do wyprodukowania tak wspaniałych przedmiotów, ale prawdziwą tajemnicą jest ich blask i co go powoduje. W całkowitej ciemności dają wystarczająco dużo światła, by torować komuś drogę. Jakakolwiek magia kryje się za tymi efektami, byłaby wysoce pożądana. Wyobraź sobie, gdyby nie potrzeba, by już było latarni. Mój szwagier, Douglas, będzie niósł sztylet. Jest wielki jak niedźwiedź. Jeśli ktokolwiek ma jakieś szanse w walce z bliska, to właśnie on. Oczywiście mam z matką i Margaret krzyż pański, ale nasz honor nie pozwoli na żadną alternatywę. Są chwile, kiedy mężczyzna musi odłożyć strach na bok i ochronić swój lud. Kiedy w końcu się ożenię, nie chcę, by moje dzieci urodziły się w miejscu, gdzie od piekła dzieli nas tylko rzeka. I niestety, na razie to wszystko. Tommy nie miał wiele do powiedzenia tego dnia, ale ja z całą pewnością tak. Chcesz coś do picia lub jedzenia, zanim zaczniemy czytać moją relację z siódmego? O, masz rację. Na zewnątrz jest głośniej niż zwykle. Ale zawsze tak jest, gdy jest tak blisko ich świąt. To nic nadzwyczajnego. Potraktuj to jako zjazd. Po prostu zbierają się i spędzają czas. Dlaczego ktokolwiek spędza z kimś czas? Rozpalają kilka ognisk, trochę śpiewają i idą do domu. Nic wielkiego. Nie śpiewać. Miałem na myśli rozmawiać. Nie wiemy o czym, my siedzimy na dole. Nie martw się, mamy cię pod swoją opieką. Te telefony, które zabierasz, mają ustawione powiadomienia z kalendarza. To był pomysł młodego. Wszystko, co musisz robić, to trzymać się od nas z dala tej jednej nocy, a wszystko będzie cacy. Hej, od tego są przyjaciele. Teraz wróćmy do tych dzikich lokatorów. Nasza trójka zrobiła z tego gierkę. Nie było punktów, zasad ani zwycięzców. Tylko przegrani. Generalnie byliśmy po prostu kreatywni, robiąc sobie z nich jaja. Ale niech mnie piorun trzaśnie, jeśli nie zrobili sobie większości sami. Chociaż Gail tak naprawdę nie miała brać udziału w zabawie, przyłączyła się do nas sama, jak to zwykle bywa. Trzej ranni dzielili chatę najbardziej oddaloną od jeziora. Pozostali uznali, że jeśli ich rany ich nie zabiją, to głód lub kule to zrobią. Jedzenia było zbyt mało, by się nim dzielić. A gdyby ich odkryto, każdy musiałby radzić sobie sam. Planowaliśmy odwiedzić Słodkiego i Grubasa, ale wiedzieliśmy, że nadchodzą prawdziwe kłopoty, gdy Gail wyłoniła się z lasu. Widać było, że ma zły dzień, bowiem jej włosy stanęły w płomieniach. Przelazła przez ścianę chatki tych rannych i w ciągu kilku sekund rozległy się pierwsze krzyki. Ona myśli, że każdy mężczyzna to ojciec Trish. Szczerze mówiąc, Patrick był wspaniałym ojcem i przyjacielem, ale był okropnym mężem. Facet nie potrafił trzymać tematu w gaciach. Przez to też zginął. W każdym razie, wpadliśmy do środka nie dłużej niż 30 sekund po niej i nawet ja poczułem się zniesmaczony. Gail pochylała się nad Flintem, opierając się o jego klatkę piersiową. Jej kości wyginały się pod niemożliwymi kątami, a jej usta spoczywały na pozostałym mężczyźnie oku. Sądź je. To był najgorszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszeliśmy. Trwało to dłużej niż mogłoby się wydawać, ale niebawem została tam tylko kolejna pusta dziura. Po tym, jak jej bóle karku ustąpiły, Gail odwiedziła Trish, jak gdyby przyszła na popołudniową herbatkę.
Chmiel skomlał z narzuconym na głowę kocem, a Marko krzyczał i modlił się na przemian. Przybiegli Słodki i Grubas, ale za późno, by zobaczyć ducha. Ujrzeli tylko przerażoną, pozbawioną oczu twarz swojego martwego wspólnika i pobiegli po gońca. Nieustraszony przywódca nie wierzył w zjawy, ale cieszył się, że kolejny człowiek padł. Kitty roześmiała się. Ta kobieta naprawdę była stuknięta. Kiedy kłótnie dobiegły końca, ciało zostało zakopane w płytkim grobie i szybko o nim zapomniano. Chmiel i Marko próbowali ostrzec wszystkich przed wysysającą oczy demoniczną wiedźmą, ale bezskutecznie. Pomimo swoich urazów, mężczyźni przeciągnęli swoje graty do wspólnego kąta i spali na zmianę. Biedacy byli tak roztrzęsieni, że nie zauważyli, że skończyło im się jedzenie. A ja nie chciałem tam być, gdy się zorientują. Zamiast tego poszliśmy za Grubym i Słodkim. Ukrywali się w swojej ruderze. Miała cztery ściany, ale połowa dachu była zapadnięta, pozostawiając im dostęp tylko do frontowej części. Ledwo nadawała się do spania, ale by uniknąć gońca, z radością cieszyli się tą ciasną, cuchnącą przestrzenią. Rudy przeniósł się poprzedniej nocy na poddasze stodoły. Nikt nie mógł się tam dostać bez wspinaczki po hałaśliwej stercie gruzu. Wielka szkoda, że nie wiedział, co się stało z poprzednimi lokatorami. W każdym razie, Gruby przypuszczał, że zostaną zabici po tym, jak ci ranni zejdą im z drogi. No ale to nie było zbytnio trafne. Kitty chciała tylko jego śmierci. Słodki był łatwy do zmanipulowania, a to było dla niej cenne. Nie byłoby powodu, by go zabijać, chyba że sytuacja żywnościowa by się pogorszyła. Dlatego Rudy był im niezbędny. Gdyby nie jego wiedza, wszyscy umarliby z głodu. Nie zrozum tego źle, nadal uważali go za trupa. Ale po powrocie do cywilizacji. To wszystko niemal wystarczyłoby współczuć chłopakom. Ale potem zaczęli wymieniać się swoimi doświadczeniami w napastowaniu kobiet. Podczas gdy Grubas opisywał ostatnie chwile pewnej młodej damy, Trish powoli się zbliżała. Wyraz na jej twarzy był gorszy niż u jakiegokolwiek demona. Prawda, Ethan? Trish przeszła przez ich prowizoryczny stolik ze skrzynek, zatrzymała się przed tłustym dupkiem i uniosła stopę nad jego kapucynem. Musieliśmy odwrócić wzrok, ale ten dźwięk, który z siebie wydał, słyszałem łagodniejsze okrzyki śmierci. Nie wiedział, co się do cholery wydarzyło, ale Słodki wiedział. Jak na kretyna, miał zaskakująco dobry instynkt, jeśli chodzi o duchy. Szkoda tylko, że brzmiał jak stuknięty wariat. Im więcej gadał, tym bardziej Gruby się złościł. Kusiło mnie, by pozwolić im to rozstrzygnąć między sobą, ale żeby szybko zakończyć kłótnię, wyciągnąłem nóż Słodkiego z pochwy i skierowałem czubek narzędzia w jego narzędzia. Uciekli z krzykiem. Pewnie jak te biedne dziewczyny, z których drwili, i pobiegli prosto do szefa. Chciałbym przypisać sobie zasługę zgrania tego w czasie z rytuałem godowym parki, ale był to szczęśliwy zbieg okoliczności. Tak czy inaczej, zakłócenie rytuału zostało źle przyjęte, a sytuacja szybko się zaostrzyła. W końcu Słodki i Tłuścioch uciekli, gdy pod ich nogami zaczęły rozpryskiwać się kule. Sprawy ucichły aż do wczesnych godzin porannych, ale Tomas posiada opis tego incydentu dzięki relacji Rudego, otrzymanej z pierwszej ręki. To kolejna rzecz, którą Tommy i ja mieliśmy wspólną. Miał wyczucie co do dobrych ludzi. Pokochałby cię, przyjacielu. August 1888. Poznałem nowego przyjaciela.
Spotkaliśmy się po południowym posiłku, kiedy zobaczyłem go wyłaniającego się z rzeki. Będę go tu nazywał R. Jego matka jest chora, a lekarstwa są absurdalnie drogie. Nic dziwnego, że uciekł się do aktów złodziejstwa. Pobieranie takich opłat za leki ratujące życie jest po prostu przestępstwem. Gdyby to była moja własna matka, co bym zrobił? Oczywiście przy założeniu, że mówi prawdę. Uznaj mnie za głupca, jeśli chcesz, ale wierzę, że tak jest. Nie ma wątpliwości, że o swoich doświadczeniach w starej osadzie mówił szczerze. Nie znając jej historii, spał w ukryciu na poddaszu. Ostatniej nocy obudził go przeszywający krzyk rannego zwierzęcia. Jego pierwszą myślą był jeleń, ale gdy mgła senności się rozwiała, zdał sobie sprawę, że brzmiało to niewłaściwie. Gdy krzyk stał się głośniejszy, podczołgał się do okna i wyjrzał. W świetle księżyca, niecałe 20 stóp od niego, stał ogromny jeleń o sierści czarnej jak smoła. Jego potężne poroże splątywało się po środku, tworząc solidny, kostny węzeł. Jego udźce ociekały krwią, a głębokie, rozległe na nich rany odsłaniały znajdujące się pod nimi mięśnie. Z uniesioną głową wydał kolejny zniekształcony ryk, stając na dwóch nogach. R jęknął z przerażenia, a łeb bestii gwałtownie obrócił się w jego stronę. Zbliżała się do niego, ale powoli. Mój przyjaciel dobył broni, oparł się plecami o ścianę i wstrzymał oddech, gdy ciężkie kroki stwora zadudniły pod nim. Stwór przewrócił jego pospiesznie ułożone do wspinaczki skrzynie i warknął z powodu ich hałasu. Ale na szczęście nie zrozumiał ich przeznaczenia. Po wielogodzinnej szamotaninie w końcu wrócił do lasu. O wschodzie słońca R spakował swój skromny dobytek i odszedł, bez słowa, do swoich byłych towarzyszy. Szczęście dopisało nam obu, że to właśnie ja go znalazłem. W nadziei na złapanie złodzieja zwracałem szczególną uwagę na szlaki w pobliżu rzeki, ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy zobaczyłem samotnego, ciemnoskórego mężczyznę wyczołgującego się na brzeg. Pospiesznie ukrył się w zaroślach i uważnie obserwował przeciwległy brzeg. Ciekawe było to, że nie obawiał się zagrożenia z naszej strony, lecz z jego własnej. Gdy upewnił się, że nikt za nim nie podąża, zdjął z siebie mokre ubrania. Gdy jego kabura zawisła bezpiecznie na gałęzi, wystąpiłem, by się przedstawić. Każdy z nas miał uzasadnione powody do obaw i szybko zgodziliśmy się przenieść naszą dyskusję do wewnątrz. W mgnieniu oka postanowiłem zaprosić go do skorzystania z mojego wolnego pokoju, dopóki nie będzie mógł bezpiecznie wrócić do domu. Ponieważ nie posiadał przy sobie skradzionej waluty, nie było dowodów na popełnienie przez niego przestępstwa lub czegoś innego. Ponadto nie ma innych osób, które mogłyby zaopiekować się jego matką, gdyby nie wrócił. Bez wątpienia wkrótce pojawią się nowe informacje. Wiem, co sobie myślisz, przyjacielu. I w każdym innym przypadku też bym pomyślał, że dzieciak był robiony w konia. Ale z Rudym naprawdę tak nie było. Jedyną rzeczą, której pragnął poza lekarstwami, było pozostawienie go w spokoju. I myślę, że wszyscy możemy się z tym w pewnym stopniu utożsamić. Wiedzieliśmy, że udało mu się przepłynąć rzekę, ale nie wiedzieliśmy, co stało się po drugiej stronie. Miałem jednak w niego wiarę i chomikowałem dla niego pieniądze. Tak było. Każdej nocy zabierałem ze skrytki odrobinę więcej i odkładałem na bok.
Te banki dysponowały mnóstwem pieniędzy. Wydawało się słuszne, że powinny pomóc starszej pani. Z jakiegoś powodu możemy przenosić nieożywione przedmioty przez podłogi lub ściany, ale nic organicznego. Kiedy Rudy odszedł, martwiłem się, że nigdy nie otrzyma pieniędzy. Ale udało się. Jeszcze do tego wrócimy. Już i tak wystarczająco trudno jest trzymać się tematu bez żadnych dodatkowych rozpraszaczy. Banici, próbujący złożyć do kupy zniknięcie Rudego, przypominali oglądanie skeczy Głupi, głupszy, najgłupszy, tyle że z większą liczbą głupków. Większość nie zauważyła jego nieobecności, dopóki obiad się nie pojawił. Wtedy stał się ich głównym priorytetem. Gdy nie udało się go nigdzie odnaleźć, goniec postanowił przesłuchać rannych. Marko i Chmiel nie przejmowali się Rudym, ale bardzo zależało im na jedzeniu. Po serii bezsensownych kłótni wszyscy zgodnie stwierdzili: mężczyzna nie żyje. Nie potrafili sobie wyobrazić innego powodu, dla którego ktoś mógłby zrezygnować z pieniędzy. Zakochane ptaszki wypadły jak burza. Ich zmartwieniami było jedzenie i uknucie kolejnego morderstwa. Można by pomyśleć, że pozostali to zrozumieją i rozważą sojusz, ale nie. Rany Chmiela i Marko były zakażone. Smród w ich kryjówce był wystarczający, by sam duch zatkał nos, a odgłosy, które wydawali, były nieludzkie. Mężczyźni trwali w niezręcznej ciszy, dopóki Słodki i Grubas nie wyszli. Byli kretynami, ale woleli to niż gnić razem z nimi. Zaskoczyli nas, wchodząc do lasu i znajdując pnącza oraz gałęzie nadające się do łowienia ryb. Wszystko, co mogliśmy, to przyglądać się temu z daleka. Powstałe wędki były dziwnym widokiem, ale były funkcjonalne. Nie wiem, skąd wzięli haczyki, ale gdyby to jezioro nadal miało ryby i tylko ryby, na pewno złapaliby kilka. Trzymaliśmy się z dala od wody, ale zostaliśmy tam, by poobserwować widowisko. Bessie, mały kraken, którego wszyscy nazywają potworem z jeziora, jest dość łagodny, kiedy jest najedzony. Ale gdy jest głodna, staje się podstępna. O, nie wiem, jak długo trwa ich okres niemowlęcy. Są bowiem niezwykle rzadkie i żyją tysiące lat. Jedyne, co mogę powiedzieć z całą pewnością, to to, że mamy ogromne szczęście, że ich rodzice nie wracają. Nie, opuszczają ocean tylko podczas porodu. Jeśli dorosły osobnik pozostałby w jednym miejscu, zachwiałby całym ekosystemem. Pozostają w ruchu. Pod koniec życia znajdują partnera i udają się do miejsca takiego jak to. Młode są pozostawiane, by rosnąć i dojrzewać, dopóki nie będą w stanie przetrwać na otwartych wodach. Wówczas naturalnie migrują do oceanu. Tak, Bessie była tego dnia bardzo głodna. Obaj mężczyźni stali prawie po kolana w wodzie, a przynęta Grubasa nie była zanurzona przez 60 sekund, zanim coś prawie zerwało żyłkę. Szarpnął najmocniej jak potrafił, ale gałąź pękała. Słodki wyrzucił swoją na brzeg i wskoczył głębiej w mulistą toń, owijając po drodze pnącze wokół ramienia. Był już zanurzony prawie po pas, gdy zawołał o koszulkę. Zakładamy, że po to, by użyć jej jako sieci. Gruby zrobił dwa kroki do przodu, po czym upadł do tyłu i puścił kij. Nie słyszeliśmy, co mówi Słodki, ale jego usta się poruszały, gdy to się stało. Jego zaplątane w winorośl ramię zostało mocno pociągnięte. Słowa dzieciaka na krótko przerodziły się w krzyki, po czym raptownie ucichły. Woda bulgotała i chlupotała, ale na powierzchnię wypłynęły tylko strzępki materiału. Gruby wyskoczył z wody, zanim zniknęły ostatnie bąbelki powietrza, i został natychmiast powitany przez gońca i Kitty.
ukrywali się w pobliżu, mając nadzieję na ukradnięcie jedzenia. Ale po raz kolejny zostali zmuszeni do zmiany swoich planów. Kiedy strzelanie na oślep do jeziora nie przyniosło rezultatów, nieustraszony przywódca naprawdę się wkurwił. Nie odzywając się, poszedł prosto do chaty Chmiela i Marko. Kitty i Grubas podążali kilka metrów za nim i zastygli w bezruchu, gdy strzelanina została wznowiona. Goniec bezlitośnie opróżnił magazynek na rannych mężczyznach i rozkazał pozostałym zacząć gotować. Oczywiście, że to zrobili. Większość ludzi by to zrobiła. Minęłyby tygodnie, zanim mogliby bezpiecznie wyjechać. W każdym razie, tak im się wydawało. Jestem pewien, że myśleliby inaczej, gdyby wiedzieli, jak szybko rozpęta się piekło. Nie wykazując zainteresowania kanibalizmem, udaliśmy się do domu na szybki odpoczynek. Grubas wprowadził się do gołąbków z nadzieją na bezpieczeństwo płynące z liczebności. Prawdę mówiąc, skupienie się ich w jednym miejscu ułatwiło nam życie. Ale mieli już za sobą ciężki dzień, a my lubimy grać fair. Zamierzaliśmy trzymać się podstawowych zasad. Po kolacji rozległy się głośne dźwięki, poruszyliśmy kilka przedmiotów. Ale potem Grubas zaczął gadać coś o nastolatce. Jej ojciec był karczmarzem w Massachusetts. Gruby wynajął pokój, ukrył się w szafie dziewczyny i czekał. Tamtej nocy porwał ją w odosobnione miejsce w lesie, gdzie cierpiała przez wiele godzin, zanim porzucił jej zwłoki na pastwę miejscowej zwierzyny. Sposób, w jaki opisywał jej rozpaczliwe błagania o pomoc, to było zbyt wiele. Nie mogłem słyszeć ani słowa więcej. Zawsze byłem ostrożnym człowiekiem. To niebezpieczny świat i nigdy nie wiadomo, co czai się w mroku. Właśnie dlatego, mimo że byłem całkiem pewien, że ta trójka wkrótce umrze, nie mogłem przestać sobie myśleć. A co jeśli? Rozumiesz? Kiedy w grę wchodzi to, czy czyjaś córka jest bezpieczna we własnym domu, to czy jest to wystarczająco pewny zakład? Nie sądzę. Na stole leżał nóż, a ja go podniosłem, zanim zorientowałem się. Co się dzieje? Czas stanął w miejscu i wszyscy zamilkli, zahipnotyzowani lewitującym nożem. Z jednym energicznym pchnięciem wszystkie moje zmartwienia zniknęły. Dzyndzel pana Grubaska teraz sobie tylko zwisał. Krew spryskała sufit, a jego krzyki były trzykrotnie głośniejsze niż wtedy, gdy kopnęła go Trish. Nie żeby to był konkurs. Kitty ukryła się w naszej starej sypialni, ale goniec pomógł mu zatamować krwawienie. Byliśmy zaskoczeni jego wspaniałomyślnością, dopóki nie zdaliśmy sobie sprawy, że nie chciał zmarnować świeżego mięsa. Ponieważ Marko przygotowywał steki, nie było chłodnego miejsca, żeby je przechować. Nastrój zrobił się gorzej martwy niż my, więc zabrałem kilka dodatkowych dolców dla Rudego i pożegnaliśmy noc. Czy tylko mi się wydaje, czy te historie za każdym razem stają się dłuższe? Muszę się z tobą zgodzić, przyjacielu. Historia nigdy nie jest za długa. Ale jeśli chcesz ją skończyć dziś wieczorem, powinniśmy zabrać się za kolejny wpis Tomiego. Dziewiąty września 1888 rok. To cud, że R udało się uciec. 3 godziny temu Gerald Miller wrócił z wiadomością, że jego koledzy poznali lokalizację grupy pościgowej. Wszyscy powinni tu dotrzeć jutro przed zmierzchem. Kiedy się zjawią, poinformujemy ich, że 5 mężczyzn i 1 kobieta wciąż się tu ukrywają. Przy odrobinie szczęścia wyruszymy 11 rano. R chciałby dołączyć do obławy, ale to zbyt ryzykowne. 1 fałszywy ruch i trafi prosto na stryczek. Choć nie mogę go zmusić, poradziłem, by został moim gościem do czasu opróżnienia starej osady. W takich sytuacjach więźniów rzadko bierze się żywcem.
Gdyby poczekał jeszcze kilka dni, nie byłoby żywego, żeby go rozpoznać. Mam nadzieję, że przez wzgląd na jego matkę chłopak zachowa zdrowy rozsądek. Najbliższe dni zadecydują o naszej przyszłości, a ja przygotowałem na tę okazję kilka nowych strzał. Najlepiej będzie nie objaśniać wyjątkowości naszej prawdziwej broni, jeśli to możliwe. Sztylet i strzały pozostaną ukryte, dopóki nie będą potrzebne. I choć było to bolesne, kunsztowne zdobienia łuku są zakryte warstwą błota. Chęć wyczyszczenia go jest niemal nie do zniesienia, ale jest to zło konieczne. Douglas przygotował podobnie rękojeść sztyletu, ale nie jest to jego główna broń. Z wyjątkiem bezpośredniej konfrontacji z demonem, ostrze nigdy nie powinno opuścić pochwy. Margaret nadal kryje w sercu gniew, ale nie mogę potępiać jej uczuć. Ojciec jej dzieci, człowiek, na którym polegają, jeśli chodzi o schronienie i pokarm, wyrusza na bitwę i może nigdy z niej nie powrócić. Nasz kraj widział już wystarczająco dużo wojen. Byłem jeszcze młody, kiedy się skończyły, ale nigdy nie zapomnę, jak wtedy było. Od czasu do czasu zjawiali się ocaleni i opowiadali swoje historie. Płonęły całe miasta, a ludzie byli wyrzucani na bruk, podczas gdy rozdawano ich rodzinne domy. Niektórzy pozostali w Jamestown, ale wielu wolało podróżować dalej na północ. Zostało zniszczonych kilka sąsiednich wiosek, ale my mieliśmy szczęście, że nigdy nie musieliśmy oglądać bitwy na własnych ulicach. Ze wszystkich naszych ludzi, którzy dołączyli do walki, wróciło tylko 9. Na szczęście, ojciec był jednym z nich. Zdaje się, że odbiegam od tematu. Jest wiele do zrobienia w krótkim czasie. Mój mózg pozlepiał wszystko w jedną całość. Mam nadzieję, że dobrze przespana noc okaże się remedium. To była długa noc, ale w końcu doczekaliśmy się mojego ostatniego wpisu. Zwróć na to uwagę. Nie byliśmy pewni, czy mieszkańcy Jamestown wiedzą, że wciąż byli tutaj ludzie. A jeśli tak, to nie spodziewaliśmy się, że będą wiedzieć, kim oni są. 10 o poranku gruby ryczał na podłodze, a para zakochanych się kłóciła. Nie dało się zaprzeczyć, że to miejsce było nawiedzone. Kitty chciała odejść, ale goniec odmówił. Nie było gdzie się ukryć, a żadne z nich nie mogło wejść do miasta bez zostania rozpoznanym. Zamiast tego zakopał wszystkie noże i rozładował bronię. Zrobił to tak samo dla swoich partnerów, jak ze względu na nas. Tacy ludzie nie ufają nawet własnym matkom. Następnie pan Macho zaczął z nas szydzić. Powiedział, że bez broni jesteśmy nie gorsi od rozwydrzonych maluchów. Pluł na nasze napady złości. Powiedział, żebyśmy dali z siebie wszystko. Cóż, wyzwanie radośnie przyjęte, drogi panie. Masz szczęście, że nie miałem białych rękawiczek, żeby go nimi spoliczkować. Ten człowiek zawsze wywoływał u mnie specjalny rodzaj złości. W każdym razie, nie mogliśmy siedzieć z założonymi rękami, lecz nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że Ethan już uderzył. Nie mógłbym być z niego bardziej dumny, niż gdyby wyszedł bezpośrednio z między moich własnych bioder. Nie mam pojęcia, jak udało mu się zachować powagę, gdy Kitty powiedziała, że idzie posuszone mięso, ale cieszę się, że to zrobił. Ich reakcja była bezcenna, ale żeby nie wiedzieli, że to się zaraz stanie. Epickie. Wrócił tam poprzedniej nocy i ukradł im cały zapas jedzenia. Co prawda było już kwaśne, ale wystarczyłoby im na kilka dni. Grubas, niemalże nieobecny, prawie na nic nie reagował, ale kiedy Kitty krzyknęła, można było niemal zobaczyć jego skupiającą się uwagę. Ten człowiek miał wiele wad, ale głupota nie była jedną z nich. Wcześniej istniała szansa, że uda mu się przeżyć. Nieważne jak nikła, ale istniała.
Lecz gdy skończyło się jedzenie, skończyła się też jego ostatnia nadzieja. Nie mogę go krytykować za tę logikę. Był ranny, bezbronny i wiedział, że ta para zabiłaby dla jedzenia. Zaskoczyło nas wszystkich, gdy goniec rozbił czaszkę Kitty kłodą, ale powiedział, że to tylko kwestia czasu, zanim ona spróbowałaby tego pierwsza. Nie mógł tego zobaczyć, ale kiwnęliśmy w zgodzie głowami, ramię w ramię z Grubym, który patrzył teraz na niego wybałuszonymi oczami. Gruby nie dał się zwieść. Zrozumiał, że to tylko odwlekanie nieuniknionego, ale dało mu to więcej czasu na myślenie i dojście do siebie. Opierając się na emanującej od gońca dumie i chciwości, jesteśmy całkiem pewni, że dodatkowym argumentem była chęć pozostawienia sobie jego największego źródła mięsa. Aby uniknąć widoku tego, co zrobi ze zwłokami swojej kochanki, zostaliśmy z tyłu, podczas gdy ona była zaciągana do szopy. Gdy Gruby został sam, jego oczy podejrzliwie przeczesywały pomieszczenie. Było to spojrzenie, które zdążyliśmy dobrze poznać. Za każdym razem, gdy spotykamy sceptyka, ma to spojrzenie, gdy zbiera się na odwagę, by się skomunikować. Usiedliśmy obok niego, kiedy wpatrywał się w sufit. Zawsze myślał, że sobie fruwamy. Ledwie szeptem zapytał: czy jest tu ktoś ze mną? Prawie mu odpowiedziałem. Pewnego dnia szepnął komuś do ucha dla żartu, ale zagryzłem język. Jeśli pozwolisz im pomyśleć, że sprawują kontrolę, będą cię nagabywać na sztuczki z meblami aż do wschodu słońca. Oczywiście, gdy nie odpowiadamy, zakładają, że to dlatego, że nie możemy. Co z kolei automatycznie prowadzi do pukania raz na nie i dwa razy na tak. Jak zrobił to Gruby. Milczeliśmy przez kilka sekund, aby poczuł się głupio i zapukaliśmy dwa razy. Jedyny tego powód jest taki, że ich reakcje są po prostu zabawne. Nawet kiedy już dojdą do tego momentu, nikt tak naprawdę nie spodziewa się odpowiedzi. A on nie był wyjątkiem. Gdyby mógł usłyszeć nasz śmiech, zrobiłby się bardziej czerwony niż kłoda użyta do zatłuczenia Kitty. No, przepraszam, kochanie. Nie sądziłem, że to się zalicza jako nieczułe, skoro jeszcze przed śmiercią była podłą suką. Pamiętasz, co zrobiła tej zagubionej parze w zeszłym tygodniu, prawda? Gdybyśmy nie zniszczyli tych kart SIM przed oddaniem telefonów naszemu przyjacielowi, jutro oddział SWAT wyważyłby im drzwi. Przepraszam za tę pauzę, przyjacielu. Tak, to prawda. Kitty wciąż nawiedza te rejony, ale obecnie jest bardziej banshee niżeli duchem. Ło, to zbyt skomplikowane jak na dzisiejszy wieczór. Ale słyszałeś o jej nowym mężu. Pamiętasz pana Longa? Jasne, tylko przypomnij mi, żebym opowiedział ci następnym razem. A teraz dokończmy. Grubas próbował sprzedać nam swoją duszę, ciało i wszystko inne, czego jego zdaniem moglibyśmy chcieć, jeśli tylko zabijemy gońca i pozwolimy mu odejść w spokoju. W normalnych okolicznościach prawdopodobnie pomoglibyśmy mu w ucieczce, ale trudno było zapomnieć o tym, co zrobił tym dziewczynom. Ponadto, jeśli jego rany się zagoją, niekoniecznie będzie nieszkodliwy. W rzeczywistości każdy, kogo skrzywdziłby od tego momentu, byłby na naszym sumieniu. Jak więc widać, mieliśmy związane ręce. Zapukałem tylko raz, aby zasygnalizować naszą odmowę. Ale moja kochana żartownisia dodała do tego kolejne puknięcie. Oczy Grubasa zabłysnęły fałszywą nadzieją, a my nie mogliśmy się nie uśmiechnąć. Nie myśl o nas zbyt źle, przyjacielu. Trish zaczynała już widywać ludzkie wspomnienia, a on powiedział każdej z tych biednych dziewczyn, że ich nie skrzywdzi, jeśli będą z nim współpracować. Poza tym musieliśmy też pomyśleć o jego ofiarach. Przy tego rodzaju śmierciach można się założyć, że teraz były to duchy. Oznacza to, że część ich dusz była związana z jego tłustym dupskiem i nie mogły ich odzyskać, dopóki on nie zniknie.
Jego ton szybko się zmienił, gdy uznał, że umowa została zawarta. Chciał, żebyśmy byli gotowi zrobić to na jego sygnał, kiedy goniec wróci. Po jego powrocie, 20 minut później, grubas uwolnił całą swoją agresję, którą tłumił od początku pobytu. To wyglądało jak ekranizacja jednej z naszych książek. Siedzieliśmy jak na szpilkach, czekając, aż goniec wybuchnie, ale tak się nie stało. Stał tylko nieruchomo i milczał. Na początku pomyśleliśmy, że pozwala grubaskowi wyrzucić z siebie to wszystko, zanim eksploduje. A może bardziej martwił się o swoje zapasy żywności niż o zaraz i tak martwego gościa. Potem zauważyliśmy jego zesztywniałą posturę i narzuconą mowę. Wykazywał oznaki demonicznego opętania. Nie sądziliśmy, że zapuszczał się do przeklętego lasu. Z wyjątkiem tamtej próby połowu ryb, Rudy był jedyną osobą, która się tam zapuściła, a nie był on raczej w typie demona. Czterech z siódemki dupków było już martwych, a do cholery, ten krzywy fiut nie mógł nas wydymać na tak późnym etapie gry. Jeśli demon znów położyłby na nim swoje szpony, bylibyśmy po uszy w gównie. Wygłaszane przez grubasa tyrady przestały być zabawne. Nawet my się baliśmy. Wtedy to się stało. Zamknął się, ale przywdział obrzydliwy grymas, aby dać nam wszystkim znać, jak bardzo był z siebie zadowolony. Napięcie było tak duże, że postrzegaliśmy je jako chmurę czarnego dymu. Goniec przemówił cichym, ale stanowczym tonem. Zapytał, co nagle się zmieniło, że grubas myśli, że jest nieśmiertelny. Przyjacielu, chciałbym, żebyś mógł zobaczyć uśmiech grubego, gdy mu odpowiadał, ale musisz uwierzyć mi na słowo, gdy mówię, że był to chwalebnie satysfakcjonujący przykład karmy. Grubas odważnie ogłosił, że teraz jest naszym panem. Czyżby ta menda zapomniała, że 30 minut temu płakał jak dziecko? Kiedy nie podjęliśmy żadnej akcji, nasz pan podniósł tamtą zakrwawioną kłodę i krzyknął łapcie, po czym rzucił nią w ścianę. Nieważne, co o tym sądzisz, ale było to zabawne. Obaj mężczyźni wpatrywali się w upadłą kłodę przez kilka sekund w milczeniu. Następnie gruby przeklął, domagając się dotrzymania umowy. A goniec sam ją wtedy podniósł. Kiedy oni sobie załatwiali sprawy osobiste, my poszliśmy szukać Gale. Czas na gierki się skończył. Trzeba było działać, zanim nadejdzie noc i zwabi psychopatę z powrotem do lasu. Kiedy wróciliśmy z Gale, gruby zmienił się nie do poznania, a goniec zniknął. Pobiegliśmy do lasu i podążyliśmy śladem jego ubrań, ale go nie znaleźliśmy. Musiał gdzieś tam być. Nagi. Nigdy nie byliśmy bardziej zdezorientowani. Po ostatnim wpisie Tomiego zobaczysz, co się stało, ale nie oczekuj, że zrozumiesz dlaczego. Września 1888 rok. Widziałem tego dnia dziwne rzeczy. Byłbym skłonny oddać duszę, by dowiedzieć się, co wydarzyło się przed naszym przybyciem, ale obawiam się, że to tajemnica, której nigdy nie rozwiążemy. R w końcu zgodził się zostać, a nasi ludzie powrócili z obiecaną kompanią. Wszystko szło zgodnie z planem. Wyruszyliśmy wraz ze wschodem słońca i sprawnie przeprawiliśmy się przez rzekę. Następnie, powoli, ukradkiem, zaczęliśmy zbliżać się do domów w pobliżu jeziora Lamentu. Nie widać było żadnych śladów banitów ani ich koni. Obawialiśmy się, że mogli ruszyć dalej, ale zaczekaliśmy przed odejściem. Możliwe, że zwierzęta zjedli w akcie desperacji, zwłaszcza jeśli prawidłowo odgadliśmy ich liczbę. Obserwowaliśmy bezczynnie teren przez kilka godzin.
zanim szeryf zasygnalizował, by pierwsza grupa ruszyła naprzód, podczas gdy my mieliśmy ich osłaniać. Pięciu mężczyzn popędziło przez polanę, a jeden z nich został zastrzelony. Nie mogliśmy ustalić, gdzie znajduje się strzelec, i szybko wybuchła panika. Pozostała czwórka nie wiedziała, czy kontynuować, czy się wycofać, a zawahanie kosztowało kolejne życie. Nasze oczy gorączkowo badały każde okno, ale nic nie zobaczyliśmy. Odczuwałem straszliwą pewność, że zginie wielu innych, zanim odkryjemy ich pozycję, ale wtedy dostrzegłem coś dziwnego pod dużym dębem. Nie od razu dotarło do mnie, że ta niewyraźna bryła ma kształt człowieka, ale im dłużej się wpatrywałem, tym więcej szczegółów dostrzegałem. Było to oblicze młodego mężczyzny, być może nastolatka, który wskazywał palcem na drzewo nad nim. Nie jestem pewien, co sprawiło, że mu zaufałem. Wiem, że to głupie, ale miał przyjazną twarz. Skierowałem lufę na koronę drzewa i wystrzeliłem. Ogłuszający krzyk stłumił wszystkie kolejne strzały, a ja ze zdumieniem patrzyłem, jak na ziemię spada nagi mężczyzna. Poprawka. Miał na sobie skórzane czasy, kapelusz i pas taktyczny. Nic więcej. Oberwał w ramię, ale podniósł się zupełnie, jakby nie czuł bólu. Gdy spróbował unieść broń, został natychmiast zasypany kolejnymi pociskami. Rozpoznaliśmy mężczyznę jako króla gońca i przejęliśmy większość skradzionych pieniędzy, ale nie znaleźliśmy innych ciał. Obawiamy się, że pozostali uciekli. Przybyły szeryf zrezygnował z poszukiwań. Odzyskali wystarczająco dużo funduszy, aby upewnić się, że ich ludzie nie będą głodować. Zgadzam się z jego decyzją. Ich żony z pewnością też. Nie tak dawno temu takie zakończenie napełniłoby mnie rozczarowaniem. Ale teraz cieszę się, że nie zginęło więcej dobrych ludzi. Jedną rzeczą jest czytać o bitwie, ale inną jest stać ramię w ramię z przyjaciółmi, wiedząc, że ty lub oni mogą zginąć w każdej sekundzie. Wygląda na to, że muszę się jeszcze wiele nauczyć. Być może nadszedł czas, aby zobaczyć, czego jeszcze może nauczyć mnie ten szeroki świat. Cholera, czas! Chciałbym odprawić R do domu ze stosownym pożegnaniem i prezentem dla jego matki. Ten dziennik jest bardziej wymagający niż każda żona. Do diaska, wreszcie skończyliśmy. Koniec! W porządku, wiem, że zaraz eksplodujesz i posypią się pytania. Ale za dużo się wcześniej nagadałem, więc zrób to szybko. Jeśli będę musiał walczyć o ciebie z demonem, to będę, ale nie z uśmiechem. Oczywiście, że nikt nie walczył z demonem. Twierdzimy, że wciąż tam jest i mało prawdopodobne, by to się zmieniło w najbliższym czasie. Taka jest rzeczywistość, przyjacielu. To wszystko nadal się dzieje i nic nie poradzimy, że to jeszcze nie koniec. Czyżbyś zapomniał, że to nie jest jedna z tych historii ze zgrabnym zakończeniem? Uwierz mi, chciałbym, żeby tak było. Wtedy mógłby pojawić się jakiś bohater i w końcu pozbyć się frajera. Ach, rozumiem, o co pytasz. U nas wszystko sprowadza się do terytoriów. Ten dom jest naszą domeną, tak jak przeklęty las jest domeną demona, a jezioro jest domeną Bessie. Reszta duchów błąka się nocą wszędzie indziej. Boże, nie! Mit o duchach grasujących w nocy wynika z faktu, że większość z nich preferuje nocny tryb życia, a zatem odpoczywa w ciągu dnia. Cieszę się, że mi przypomniałeś. To moja ulubiona część. Pogodziłem się z tym, że nie podzielę się pieniędzmi z Rudym. Ale tamta trasa stanowiła dla niego najkrótszą drogę do domu, dlatego na jego powrót zostawiliśmy gotówkę w miejscu, w którym na pewno by jej nie przegapił.
To nie koniec. Następnego roku spotkaliśmy Rudego ponownie. Przeprowadzał się do Jamestown ze swoją powracającą do zdrowia matką. Czyż to nie wspaniałe? Gdzieżby tam? Nie mógł przestać gadać. Musiał zabrać tę słodką kobietę do jej nowego domu. Cóż, tak jak powiedziałem, to tylko teoria, ale uważamy, że goniec postradał zmysły i ukrył się. Przyznaję, nie pomyśleliśmy, żeby rozejrzeć się po drzewach. Kiedy widzisz porzucone ubrania mężczyzny idącego do przeklętego lasu, zakładasz, że zjadł go demon. Cóż więcej mogę powiedzieć? Nie martw się o nas, przyjacielu. Możesz objaśnić te creepypasty następnym razem. Zostało nam mnóstwo nowych historii, które nas zajmą i mnóstwo takich, które chcemy usłyszeć ponownie. W tej chwili naszym jedynym zmartwieniem jest zobaczyć cię bezpiecznego po drugiej stronie mostu i nie zobaczyć cię ponownie, dopóki festiwal się nie skończy. Słuchaj, wiem, że trochę się dzisiaj pośmialiśmy, ale nie zapominaj, jak niebezpieczne jest to miejsce. Zaznacz w telefonie datę w kalendarzu, gdy wrócisz do domu. Nie umiem opisać, jak ważne jest, abyś tej nocy trzymał się z daleka. Nawet my nie możemy zagwarantować ci bezpieczeństwa. Nie chcę, żebyś kiedykolwiek pomyślał, że nie jesteś tu mile widziany, ale tutaj nie ma czegoś takiego jak zbytnia ostrożność. Ty też, przyjacielu. Do zobaczenia następnym razem. I pamiętaj, żeby zrobić mi jednego z tych gmajlów. Fajnie byłoby mieć własne konto na YouTube. Jeśli kiedykolwiek będziemy mieli tutaj internet, chcielibyśmy złożyć nasze wyrazy szacunku panu księdze Grozy i jego gronie. Do tego czasu pozostawiam ci przekazanie naszych pozdrowień.